Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fahrenheit Indigo Prophecy w wersji remaster. Z tej strony Nina i kontynuujemy. Tutaj mamy salę gimnastyczną, oboje. Na cmentarz pójdziemy później, bo skończyliśmy na Lukasie, tak? Tak. Więc cóż, teraz Carla. The report from the morgue kept me up all night. Rather than answering any questions, it just added new ones. Did the murderer intentionally give the victim a slow, painful death? Is there any link to the mysterious Kirsten case? Who sent me that email about Kirsten and why? This training session with Tyler is just what I need. I need to cleanse my spirit and just breathe a little. Oh, that much? Damn, you look a little out of it, Carla. You sure you're cool? I'm fine. Why wouldn't I be? Okay, let's warm up a little then go for it. Let me know when you're ready. Okay, sounds good. Okay, spoko. No, okay. Okay, to jest dobrze. Trochę rozjaśnimy. Okay, co, gdzie mamy się, jak się mamy rozgrzać? Może gdzieś tutaj? W stresie jesteś. No, to od razu w stresie. Czekaj. Muzyka jakaś? No, dobra, tu. Coś mam robić? Aha. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Starczy? One last set and I'll be ready to fight. Dobra, ale poczekaj, bo może coś innego sobie znajdziemy, nie? Oj, nie, nie, tu. No, wyłącz muzykę może. O, wody się może napić. O, czekaj, czekaj, czekaj. Wyłącz. Będziemy się bić w ciszy. Dobra, poczekaj. Pomału. Tutaj, do przodu. Boże, dawno nie grałam znowu. Napij się wody. Z pustej butelki. Co jeszcze możemy zrobić? Może z tym workiem możemy powalczyć. Oj, tmo. Możemy się podnosić, tak? Okej. Okay. Podciągać właściwie na linię. Rozgrzewka też dla paluszków. Szkoda, że tylko dwóch. Tam jest potrzebne 8. Okej, okay, I'm warmed up. Ale ja nie jestem. Ale wyczekaj, ja nie jestem gotowa. Co możemy jeszcze zrobić? Ja bym coś jeszcze chciała. Tutaj to, nie, nic. Kurde, naprawdę. Tu na przykład to. No dobra. To co, na ring? Jak to zrobić? A jego też mam rozgrzać? Ja wolałabym nie, bo wolałabym wygrać z nim. You ready, Tyler? Yo, what's your hurry? Just let me warm up a little more. I'll be right with you. Aha, może ja muszę się przenieść na niego. Teraz z nim się musimy zająć, nim się musimy rozgrzać, pewnie tak. No dobra. Czekaj, bo on chyba ma inną ławeczkę taką, nie? A nie, on będzie pompki robił, dobra. One, two, three, four, five, six. Oj, ciężko! Seven. Eight. No. Nine. Oj, 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 nie, 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 jeszcze jedna, jeszcze jedna! Nie, 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 no przecież musimy to zrobić. Matko, huto. Yeah. I'm in pretty good shape this morning. Nie. One more set and I'll be ready to get in the ring. Nie jesteś, ja ci to mówię, nie jesteś w dobrej formie. Co jeszcze możemy zrobić? Tu, coś sobie tu, może to. Tak, nie. One, two, three, four, five, six. Ty to nazywasz dobrą formą? Seven. Eight. Kurde, no. Nine. Jeszcze jedna. No jeszcze jedna. Facet, jeszcze jedna. No nie zrób mi tego.
Jerry! Ja się nie czuję na siłach, facet. To jest, matko, te sekwencje są tak męczące, naprawdę. Dobra, ja jestem jednak nią. Dobra, już walka. Teraz spali, jestem teraz tak zmęczona. Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas for tonight's match between terrible Tyler Miles and killer Carla Valenti. Oh yeah, and who's always kicking out the crap about me acting like a kid all the time? Już to widzę. Aha. Co moment, co będzie się działo? Co robimy? Sekwencje czy jaka cuda? Ojoj. A co to wrestling będzie, czy tylko... Dobra. Spoko. O, świetnie. Oj, się nie udało. Dobra. Remis. Nie, za szybko! Dobra. O, teraz nie pójdzie. Źle. Kobietę bijesz! Spoko. Jakie normalnie susy! Mu nie poszło! No wstawaj, chłopie! No jak? Prawie wyszło! Oj! Ale jest ciekawie. Okej. Okay. Nie, starczy mi. No, I'm done. I'm gonna grab a shower and get back to work. Can't get that restaurant murder out of your head, huh? I just feel like there's a piece of the puzzle missing. You're busting your head for nothing. The guy's a psycho. End of story. Yeah, maybe. I just want to find him and make sure he never does it again. We'll get him. The guy who leaves that much evidence behind on a murder one, he's gonna slip up somewhere. I hope it's that simple, Tyler. I really do. Teraz mamy cmentarz. 10 years. 10 years since my parents were killed in a car accident. I've never completely recovered from losing them. You never really get over something like that. Dobra. Considering all that's been happening to me lately, I thought maybe I should go and meditate at their grave a little this morning. No iść ładnie. Kamero, zmień się, proszę. Tu w prawo. Widzę. Okej, widzę. Chciałabym widzieć. Tutaj była karta. Tu tam się nie... O, tutaj. Czekaj. Tu. Prawda? Gdzieś tu była karta. Nie mogę zmienić... A, nie mogę. No mogę zmienić w ten sposób. Okej. Tu widziałam kartę? Nie mam pojęcia, czy tu. W ten sposób mogę zmienić, ale... aha. Dobra, dorujmy sobie tę kartę, bo psuje nastrój. Gdzie mam iść? Tutaj do końca? Czy się zgubiłam i będę musiała błądzić? Zepsułam! Co to?
Co tu się leży? O, krzyżyk. O, to gdzie ja straciłam jedno życie, przepraszam? Jak to tak? Aha, zabłądziłam na cmentarzu. Jestem debestegra. Tutaj nie. A, tutaj jest mój brat. Dobra. Okej, braciszku. Co tam u ciebie słychać? Co tam na parafii? No. I'm happy that you could come. John and Mary Kane. Lucas, come on, Lucas, come and play. You can't spend your whole life just sitting in the corner. Lucas. Lucas, you coming? I don't want to, Marcus. Leave me alone. I've about had it with you, Lucas. You're always off by yourself. You never talk to anyone. You never play with anyone. I'm starting to think maybe you're crazy. You're weird, that's for sure. Is that bad? Come on, do me a favor. Just play with everybody this one time. How about hide and seek? We could go play in Hangar 4. No way! You know we're not allowed to play in there. Who cares? We can get in through that hole in the fence, like last time. Nobody will see us. We can get inside the hangar from the back door. Good idea. Let's do it! Are you coming with us, Lucas? A my gdzie pójdziemy? Aha. Okej, okay, a my pójdziemy do domu i... Oj. 4B. A, to dziecko tak miałeś. Nie! A, i zobaczyliśmy nawet, jak się tam dostać, tak? Hangar 4. It's gonna burn. Marcus and the others will get caught in the fire. Quick, I've gotta warn someone. We've gotta save them before it's too late. To może komuś powiemy po prostu. A co to jest to kół? A, zbliżenie mapy. Fajnie, ale poczekaj, ale... Ja już muszę tam biec? Nie mogę wrócić do domu? Ja muszę do domu po prostu się poskarżyć, że chłopaki są głupi. Dobra. To nie. To lecimy. Ja pamiętam, jak ja to grałam pierwszy raz i nienawidziłam tej sekwencji. To była po prostu masakra dla mnie. Bo to trzeba było za każdym razem, jak mnie łapali, to trzeba było zatrzymać tutaj. I to było takie piękne. Jeszcze ta muzyka, która cię stresuje. No dobra, to dokąd teraz? Czy już się powinni zobaczyć? A, to poczekaj, bo musimy się tam dostać, do tego kamienia, nie? No nie z... kamerą! Ja idę w jednym, ja idę w jedną stronę, a on mi tak czy siak zmienia... Może się uda. Tu nie ma w ogóle save'ów takich punktowych, nie? Punkt. Jest tam jeden punkt. Tutaj, tak? Tę dziurę. No przełaź. A, dobra, poczekaj.
żeby się schować przed wzrokiem o tego tu. O, nie! Nie! To se kurde strzelaj, nie? Ja muszę tu wejść między te hangary, nie? To bo 4B. To jest hangar. To jak ja mam to zrobić? Nie pokazuj się teraz tu. Muszę poczekać, aż zasłoni mnie. Dobra, teraz. Ale jakie mam? Dokąd ja mam? Nie! Teraz? Okej. Okay. Ale mógłbyś szybciej. Gdzie ty dzieciaki się bawią? Tam, 4B, tam jest dziura, dobra. Ja mam narysowane na mapie, nie patrzę na tę mapę w ogóle. Ojejku. No dobra. I co dalej? Właśnie. No właśnie, czołgaj się tam, no właśnie. Dzieciaku. Lucas, what are you doing here? I thought you didn't want to play. Get out of here now, Marcus. The hangar's going to explode. Huh? How can that- Don't ask any questions, Marcus. Get out now. It's about to explode. I'll keep looking for the others. O, fajnie. Ja nienawidziłam tego. Mi się nigdy nie udało tych chłopaków znaleźć. Nigdy, przenigdy, bo szukanie chłopaków jest naprawdę dosyć skomplikowane. Bo to jest na takiej zasadzie, że mi się musi to wyświetlić, a ja nie umiem tego zrobić. Aż kurde! Tu jeszcze zginę pewnie. No kamero! Tu, w samolocie. Coś mi się podświetli? Tu? Tu, czekaj, tu będzie. Bug off, Lucas! You're going to give me away! The hangar's going to explode. You gotta get out of here right now! What kind of crap is this? You get out of here and stop trying to win the game. You are going to get out of the hangar right now. I'm not kidding. Shit, Lucas, you're a total nutcase. Wy nie widzicie, że się tu pali? Głąby parchate, małe gnojki. Dobra, jeden znaleziony. Gdzie jeszcze może być ktokolwiek schowany? No kurde. Gdzie tu się wchodzi na jakąś górę? No ale gro, błagam cię, daj mi sterować. Ja nie zdążę tego zrobić, ja tu zginę po prostu. Ale przynajmniej... O, tam coś było, nie? Jest na górę, zobacz wejście, patrz. Czekaj, w samolocie. Na pewno się jakiś schował głupek w samolocie, czekaj. Nie tu? Nie nienawidzę tej sekwencji w tej grze. Nie mogę zmienić kamery. No, przecież tu jest! No jest tu gnojek, no weź tego. What are you doing here, Lucas? A, nie ma szans. The game's over. Everybody's gone. You can come out now. Oh, that's just great. Why didn't anybody tell me? Wystawili cię, żeby się spalił. A, zginiemy tu. Dobra, gdzie może być ostatni? A, ja też tu zginę. I'm out of time. I gotta get out of here before everything explodes. Nie ma czasu. Aha, uciekłeś po prostu. Dobra, dupa, nie udało mi się uratować. No, just a few scratches. And the others. I did everything I could, Marcus. I didn't manage to get them all out. How did you know what was going to happen, Lucas? I saw it. I saw it before it happened. Don't ask me how. You know they'll never believe that. I know. Are you all right, Lucas? Okej, czyli mamy traumatyczne wspomnienie i nie możemy tego powtórzyć. Can you hear me?
did a little checking around. Without giving your name, obviously. I was told about a person who is familiar with, let's say, unusual phenomena. I think that maybe she could help you. Here, this is her address. You know that I don't believe in any of this, Lucas, but I sincerely hope that she can give you some kind of answer. I hope so too. Ale przy księdzu nie przeszkadza, to wierzę. No dobra, czyli ja już nie mogę powtórzyć tamtej sekwencji, bo nie mogę się cofnąć do tego rozdziału, czyli nam się nie udało uratować wszystkich chłopców i Lucas ma depresję. A my wracamy do naszej Carly. So, how's that restaurant murder case coming along? We've got a few leads, but no suspects for the moment. There's some troubling elements about this case. We know it probably wasn't premeditated, and it wasn't done for money. What's your theory? Ritual. Several elements match the MO of a ritual killing or mystical trance. The choice of weapon, the killer's cutting himself, the manner in which the victim was stabbed with precise cuts to the heart. All this points to a religious sacrifice. He might be a Satanist or something like that. Do you think there's much chance he'll kill again? We don't have enough information to determine that right now. He might do it again tomorrow, or we might never hear from him again. I want this nut job behind bars ASAP. Do whatever you have to do. So, what's the plan now? Check the local hospitals to see if they've had any men with knife wounds in. Check with all the psycho wards to see if they've got any ex-patients out on the streets who might have been capable of something like this. Okay, anything else? Yeah, the book we found under the table. Garrett left it on your desk. See if you can make anything of it. Okay, I'll get on all that stuff right away. What are you gonna work on? There's something that I need to verify. As far back as I can remember, I've been frightened by small spaces. Whenever I'm in a small, confined place, I start to panic. I have trouble breathing, and I need to get out right away. Yeah. Claustrophobia, ma pani? Claustrophobia. Well, I had decided not to let my fear control me. Oh, Carta. I decided to try and fight it every chance I got. I'm going to stay calm. Everything is going to be fine. I'm going to breathe deeply and walk without stopping until I find the computer terminal. No. Okay. There should be a switch box around here. Gdzie? Jaki przełącznik? Kurczę, tak strzaniłam te dzieciaki. Jaki prze... Gdzie przełącznik? Latarkę było wziąć, a nie. Czekaj, bo faktycznie my tutaj po ciemaku latamy, nie? Tu? To? Nie. Carla! Jaki przełącznik? No way I'm leaving here. Nie chciałam wyjść, chciałam pójść. To przełącznik. Tam jest, tam się coś... O, jest tutaj. Świeci się. No, super. Widzisz, jest jaśniej i już jest lepiej. Na przykład wciskaj A i D, aby oddychać, wdychać powietrze, staraj się trzymać na środku. No. I'm freaking out. I can't breathe. I gotta get out of here. Spokojnie. Spokojnie, już wiemy, jak atak paniki wygląda. I'll come back later. I can't control my fear. Zawsze mnie zastanawiało, czemu tacy ludzie idą do policji. A nie mogę tego pominąć i zrobić coś trailerem. Bym prosiła, bardzo bym była szczęśliwa. Spokojnie. A, do przodu? Aha. Ojery. Dobra, doszłam tu. Ojery, jakie to jest straszne. Gdzie ja mam iść? Kobieto, mam mały problem.
Ja nie wiem, co mam robić, gdzie mam jeszcze... Gdzie mam dojść tu? A tu się... A. Nie, spokojnie. Nienawidzę tej gry. Ale ci schowali ten komputer, nie? Dobra, czekaj, to będzie tu, nie? Tu gdzieś? Ani w górę, ani w dół nie mogę obrócić kamery. Tu. Tutaj trzeba się, nie? Tam mamy się dostać. To poczekaj. To musimy, no, musimy zablokować drogę, dobra. Oj, będzie ciężko. Nie panikuj, kobieto. No ale... O, tu jest. A nie, tu nie mogę, bo to już jest zablokowane. Dobra. To który jest który mam odblokować? Tamten? Ten? To czemu mi się nie podświetla tu? Teraz. Aha! No, aha. Ja pierdzielę. Dobra. Do komputera. Szkoda, że nie możemy szybciej iść. Dobra, już prawie. Spokojnie. Here's the archive terminal. I can consult the file here. The save files are classified by year. The Kirsten files should be in the 1990s. It shouldn't be too hard to find. No nie, nadal. Spokojnie. The electricity's cut. I just need to stay calm. I will control my fear. Czy my mamy, przepraszam bardzo, czy my mamy się wrócić i włączyć na powrót? A. Here the file starting with K. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal. Aha. Spokojnie. Spokojnie, pani śledcza. A takie bazy. Nie wierzę, tu nic nie działa. Żartujesz. Czekaj, ja nie mogę w górę spojrzeć, nie wiem gdzie to idzie. Boże, bym spanikowała, bym uciekła stąd, musiałam się z tym bawić od początku. Ale moment, to gdzie to, gdzie to ma dojść? Już tu nie ma nic. Tam, tak? Tam coś jest. Zobaczyłam coś przez ten, przez półkę. Teraz zobaczymy. Może tu się nie da dojść. Kurde. A to nie przesunę razem, nie? Nie, muszę najpierw usunąć tamto. Kurde! Dobra. Dobra, już idę. To najpierw, tak? Jak to działa? Na jakiej zasadzie to działa? Oj, spokojnie, bo hiperwentylować się będzie. A w ten sposób to działa, okej. Okay. Tym odsuniemy sobie tu. Nie, tu. I tutaj przesuniemy teraz to. I tu. O, spokojnie.
No. Dobra, działczy. To musimy się wrócić. Nie, fajna jest ta gra, naprawdę. Ma wiele elementów takich no, różnorakich. I ma coś w sobie. A, nie mogę odżałować tych dzieciaków. Normalnie, kurde. Nigdy mi się to nie udało, nigdy. Coś tam było wysiedlone. Oj, prawie, nie? Dajesz. Spokojnie. Nie żartuj. To który? No tak 90, tak? No to w którym to będzie roku? To nie będzie tu? Tego jest wuj! To spędzimy... Oj. Here are the files starting with K. Just need to check to make sure I've got the right year on the terminal. Czemu ty nie wysłałeś tutaj Tylera? Ja nie rozumiem tego. Powiedz, że to będzie tu. Nothing on Kirsten. Must not be the right disk. No to kurde. To gdzie będzie ten właściwy dysk? Mówi, że lata 90. powiedział, tak? Oj, oj! Może tu, tylko trzeba to odsunąć. Z kilka lat 90., kurde. Spokojnie, oddychaj. Nie! It's starting. My hands, they're shaking. Spokojnie. I'm having trouble breathing. I've just got to stay calm. Can't let the fear get out of control. Spokojnie. A to jeszcze działa, zobacz. Nie wiem czemu. No widzisz, może to jest ten dysk, może to jest oznaczenie, że dobrze trafiliśmy. Tylko wysiadło zcielanie. Nothing on Kirsten. Must not be the right disk. Nie panikuj mi to, bo dostaniesz jakiegoś szoku, depresji, czegokolwiek. Sama ci to zaraz zagwarantuję. Odczep się. Nie kombinuj. Czekaj. 85-90. To będzie ta półka. Ta i ta. Czemu ja nie mogę się dostać do niej jakoś sensownie? Czekaj, bo tu mamy... Nie, to nie są te lata na pewno. To nie będzie tutaj. Dobra, to będą te lata. Tylko jak to zrobić? Dobra, jeszcze raz. Czekaj. No tutaj wszystko sprawdziliśmy po tej stronie. Spokojnie. Tam się muszę dostać chyba. It's starting. My hands. To poczekaj. They're shaking. I'm having trouble breathing. I've just got to stay calm. Spokojnie. Can't let the fear get out of control. To będzie na pewno. I teraz co? Moment. Daj mi chwycić ekran. Czy ja tutaj na przykład gdzieś, tu w tym miejscu? 85-90. Nie, to nie będzie tu. Ale się muszę dostać tam do te. Ach, kurde. Czekaj, to przesunę. Nie! Nie, już za późno. Pani spanikowała mi! Jesteś dupa, nie policjantka! Po prostu dupa! Ja jej nie podbiję teraz tego. Ciekawe, co się stanie, jak następnym razem się załamie, to nie wiem, co potnie się tutaj, kurczę, nie wiem, kartkami czy czym, nie mam pojęcia. Ciężki odcinek. Ciężki będzie w montażu też.
Ale chyba jestem na dobrej drodze. Tam sobie skręcę. I teraz co ja zrobiłam właściwie? Nie zrobiłam, bo ona tu odpuściła i w tym momencie, jak ona to odpuściła, to tutaj mi tego nie zrobiło. Tak, tak. Dobra. Chodzi o to, żeby tamto odblokować. Teraz zobaczymy. Nie, dobrze zrobiłam. Zdążyła to zrobić. Aha. Nie, poczekaj. Najpierw tu jeszcze raz sprawdzę. Sprawdzę tu jeszcze raz. Może to jest jednak jeszcze jakieś akta są. Nie, tu przejrzane wszystko. Wszystko po prostu naprawdę ja przejrzałam. Już wszystkie możliwe akta tutaj. Naprawdę to będą te ostatnie. To będą te ostatnie akta. Czyli musimy szukać 85-90, tak? Czy 80-90? Dobra, z tamtej strony. Teraz podjedziemy z tamtej strony. No idź, że... Bo tutaj w momencie, kiedy ja mam oddychanie na AD, to sterowanie mam całkowicie na myszce i to jest takie dziwne trochę. Czekaj, mało. Teraz tu. Jak nie? Aha! Jeszcze moment, dobra, już wiem. Nie, wiem. Nie, dobra. Teraz te, jeszcze raz te. Oj. Spokojnie. Ciemno i pani policjant odważna, zaraz dostanie paniki. Tutaj. Tu byliśmy, ale tu chyba to. Tu może, czekaj. Ten korytarz, o. O! Tu nie, no też byliśmy tutaj. Ja już mam plan, wiem co... Idźże. Wiem gdzie chcę iść, już wiem co chcę zrobić, ale nie, pani policjant ma inne plany. Pani policjant ma w planie się rozryczeć. Ja zaraz też się rozpłaczę. Jeszcze raz ucieknie, nie to już w ogóle, mówię. Ona nie ma, ona chyba nie ma tych żyć jak nasz Lukas. Czemu zawsze mówię nasz Lukas? A, bo jakoś tak go polubiłam. Sympatyczny młody człowiek z dziwnym darem, który, no, jakby to powiedzieć, ma przerąbane. Nie ma tu nic po tej stronie. Ale tu, kurde, tu nie będzie nic! Ja w życiu nie znajdę tych akt. Po prostu wezmę się pochlastam za moment. Myślę, że to nie będzie tutaj. No weź się rusz. Czy to nie będzie tutaj? Dziwnie wyglądają inaczej trochę, nie? You're the file starting with K. A nie możemy wziąć ich więcej, kilka na przykład na raz? Na pewno wybrałeś zły rok. Ja to po prostu wiem. Zabiłeś za moment. Ja się celowo zaraz wezmę i ci zrobię Saigon, tak? Tak. Ja uważam, że to powinno być 85-90, skoro to 15 lat temu było. Nie wierzę! Teraz! No report, no evidence, nothing. Wait. There's the name of the detective in charge of the investigation. Robert Mitchell. No, czyli mamy nazwisko. I co nam wystarczy? To był tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.